Siemanko, z tej strony Rolez, witam w kolejnym weblogu na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się iStickiem Pico X, czyli tak się prezentuje w sumie na obrazku, który załączył mi producent. Tak się prezentuje nie na obrazku, tylko u mnie, a tak się prezentuje jego pudełko. W zestawie znajdziemy właśnie boxa, atomizer, niestety akumulatora nie. Dodatkowo znajdziemy jeszcze zapasową grzałkę, kabel do ładowania, dwie instrukcje użytkowania oraz spare parts, czyli parę uszczelek. Dobra, to jest wszystko, co znajdziemy. Jeśli chodzi o jego specyfikację, waży on 110,7 g bez akumulatora. Pojemność tanka to jest 2 ml. Zasilany jest jednym akumulatorkiem 18650. Jego maksymalny output to jest 75 W. Oraz voltage jest od 0,5 V do 9 V. Obsługuje on oporności od 0,1 Ohma do aż 3 Ohmów. Mod posiada dwie funkcje. Mamy tutaj zwykły wattage oraz bypass mode. Dostępne kolory jest to czarny, czerwony, zielony, niebieski i szary. Taki srebrny bardziej bym powiedział. No i jeżeli ktoś chce, to sobie możecie zapauzować i to przeczytać. Dobra. Wszystkie sprawy techniczne opowiedziałem. Jak on wygląda? Wygląda on przyzwoicie, jest bardzo ładny. Wykonany z takiego fajnego, bardzo takiego fajnego, gładkiego plastiku. Proszę bardzo, jest on bardzo fajnie wykonany i jest poręczny, zobaczcie. W moim porównaniu z moją ręką to on prezentuje się tak, jest mały. 75 W, mamy regulowany airflow, tutaj pod tym znajduje się akumulator. No i co, zrobimy sobie parę chmurek, żeby zalać atomizer wystarczy przesunąć górę, cyk, no i nic skomplikowanego. Zrobimy sobie chmurkę, na ekranie mamy to co zazwyczaj w właśnie iStickach, czyli stan baterii, oporność, ilość chmurek i waty, ile mamy watów. Od spodu mamy jeszcze porcik do ładowania. I to jest wszystko. Aha, i od spodu również mamy plus i minus, możemy sobie regulować. I to jest szynio. Zobaczcie, takie małe ustrojstwo, jakie fajne robi chmury. Jeszcze dodatkowo jak mega oddaje smak. Grzałka tutaj zainstalowana jest od 30 do 75 W, czy tam od, best jest od ilu, kurde? Aż nie wierzę. Jest to 0,15 Ohma i najlepszy output to jest między 30 a 75. Ale smaczek jest tu oddany rewelacyjnie i albo naprawdę bardzo dobrze ten atomizer oddaje smak, albo ja mam po prostu mega dobry liquid. Albo to i to. Liquid smakuje na tym po prostu nieziemsko. Ale pychotka. Oczywiście liquid, jaki mam tutaj zalany, jest to samogon z mojego vape shopu, także możecie sobie taki również strzelić. Mniam. No, więc mam nadzieję, że Vaplog się podobał. Sprzęt jak najbardziej godny polecenia. Bardzo fajnie mi się z niego wapowało. No i co jest fajne, jest poręczny, mały i dzięki temu jest super. Także dzięki wielkie za oglądanie i do następnych. Trzymajcie się. Benz.